Wczoraj w gimnazjach, a dziś w szkołach ponadgimnazjalnych odbył się pierwszy etap konkursu wiedzy o mieście Zduńska Wola. Zgłosiło się do niego 250 uczestników, którzy musieli odpowiedzieć na 25 pytań zamkniętych. Którą rocznicę nadania praw miejskich Zduńskiej Woli obchodzić będziemy w tym roku? Jaką nazwę obecnie nosi dawna ulica Stęszycka? Na uroczystość stulecia Zduńskiej Woli przybył do naszego miasta prezydent. Jak się nazywał? I na wiele jeszcze innych pytań musieli odpowiedzieć uczestnicy pierwszego etapu drugiego konkursu wiedzy o mieście Zduńska Wola. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu, mieli do rozwiązania test zawierający 25 pytań zamkniętych, na które musieli odpowiedzieć w ciągu 30 minut. Zgłosili się do niego uczniowie ze wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, również z Wojsławic. Postaraliśmy się, żeby te pytania nie były zbyt trudne. Są dosyć szerokie, dlatego że zawierają zarówno elementy związane z historią Zduńskiej Woli, jak i z tym, co dzieje się teraz. Czyli muszą wiedzieć na pewno, kim był Złotnicki, kim był święty Maksymilian Maria Kolbe, jak nazywała się ta czy inna ulica kiedyś. Muszą wiedzieć, kto teraz jest prezydentem Zduńskiej Woli. No myślę, że pytania nie są zbyt skomplikowane i każdy, kto zapoznał się chociażby nawet pobieżnie z bibliografią, którą miał przygotowaną, to na pewno sobie z tym poradzi. Szkolna komisja konkursowa, w której zasiada przedstawiciel organizatora, w pierwszym etapie wyłania z każdej szkoły po 3 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Podczas kolejnych etapów uczestnicy będą odpowiadali na pytania nie tylko związane z historią Zduńskiej Woli, ale także z ciekawymi miejscami w naszym mieście. Przed zwycięzcami jeszcze etap miejski i finał, który odbędzie się w naszym studio telewizyjnym 13 kwietnia. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.